Dzień dobry Państwu. Nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której dyskutujemy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj. Witam, Pawle. Dzisiejszy temat to Szwecja i koronawirus i to właściwie ten ewenement, to nie wiem, błąd w systemie, nie wiem jakby to określić. Jak ty patrzysz na Szwecję dzisiaj? Ja chyba przede wszystkim strasznie im kibicuję i jestem pod wielkim wrażeniem nie tego, co rząd robi w Szwecji, tylko tego, jak wygląda społeczeństwo obywatelskie w Szwecji, jeżeli jest w stanie tego rodzaju decyzje dyskutować, podjąć i ją konsekwentnie realizować. W obliczu tego, gdzie wszyscy, łącznie ze Światową Organizacją Zdrowia i resztą, naciskają i ganią ich za to, że nie stosują tych samych metod, które cała reszta świata stosuje i straszą, że dzięki temu będą mieli po prostu straszne konsekwencje i tak dalej. A to społeczeństwo po prostu odpowiedzialnie, we własnym zakresie, kierowane tylko zaleceniami, nie przymusami, nie środkami przymusu, po prostu wybiera, a na bazie faktów, kierując się zaufaniem do ekspertów, wybiera taką, a nie inną drogę, rozumiejąc, że to jest droga optymalna w ich przynajmniej przypadku. Ja powiedziałbym, że naprawdę bardzo, bardzo kibicuję i jestem też strasznie z tego zadowolony, że taki ewenement jest, bo to łamie tą iluzję, czasami rozumianą pod kątem solidarności albo tego rodzaju haseł górnolotnych, tę iluzję tego, że my jako ludzie, idąc za jednym trendem, wszyscy możemy się czegoś nauczyć. To jest bardziej ogólny wzorzec, który mówi, że jeżeli mamy w jakiejś dziedzinie wątpliwości, to musimy założyć, że i mamy jakby kilka rozwiązań, które idą różnymi ścieżkami i tak naprawdę nasza odpowiedź na to jest nie wiem, bo nie mamy wszystkich danych, tak? Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, to musimy sobie dać wolność na to, że będzie też jeden eksperyment i drugi eksperyment inną drogą i pozwolimy sobie zobaczyć, która z tych dróg lepiej pracuje, tak? Jeżeli zrobimy coś innego, czyli wszystkich tak samo potraktujemy, bo uznamy, że to jest właściwe z góry, tak? I autorytarnie, to nigdy się nie dowiemy, czy nie można było inaczej. I to jest bardzo ważna kwestia, myślę, ona umyka ludziom jakby bardzo, ale ona funkcjonuje, ten wzorzec funkcjonuje w prawie wszystkich istotnych problemach na dzisiaj, tak? Czyli innymi słowy, jeżeli mówimy o polach elektromagnetycznych i o ekspozycji na pola elektromagnetyczne, to jeżeli nie zróżnicujemy poziomów, nie damy możliwości chociażby samorządom po to, żeby decydowały i nie będziemy mieli enklaw, w których tego promieniowania nie ma na długie lata na przykład, nie będziemy tego mierzyć i drugich, które zdecydowały się, że będą tego wszystkiego używały, to skąd my będziemy wiedzieli po jakimś czasie, co to zmieniło w naszym zdrowiu? No ale to wiesz, to też ciekawy taki paradoks, no bo z jednej strony tyle mówi się o innowacyjności, o tym, żeby testować, o tym, że gospodarka może się rozwijać tylko w oparciu o właśnie innowacje, a tutaj właściwie dostają po palcach ci, którzy je wyciągają i chcą czegoś innego. No co masz ze szczepieniami? Czy jest, przecież jest grupa ludzi, która nie chce się zaszczepić, czy to nie jest samowolnie, dowolnie i bierze za to odpowiedzialność i można by było ją wykorzystać do tego, żeby na dłuższą metę zobaczyć, jak będą wyglądało zdrowie ludzi, którzy nie chcą być szczepieni. Nie, odpowiedź jest taka, że wszyscy muszą być zaszczepieni dla bezpieczeństwa tych zaszczepionych, tak? I nigdy się nie dowiemy, jakie są różnice na przykład długofalowo na zdrowiu, na wszystkich chorobach, nie tylko na,
tej infekcji, która naprzeciwko której jesteśmy szczepieni, bo my tak naprawdę nie rozumiemy układu immunologicznego. Jeżeli mamy choroby autoimmunologiczne i medycyna mówi, że nie wie, jak one powstają i nie wie, jak je leczyć, to jesteśmy w stanie tylko kontrolować symptomy, tak? Nie umiemy wyleczyć stwardnienia rozsianego, nie umiemy wyleczyć tocznia, tak, systemowego, nie umiemy wyleczyć zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa. Mogę tutaj jeszcze dalsze rzeczy, tak, Crohna i tak dalej. Nie umiemy tego leczyć, umiemy tylko kontrolować symptomy, czyli innymi słowy medycyna mówi, ni cholery nie rozumiemy, jak działa układ immunologiczny człowieka, a z drugiej strony podaje szczepionkę w ten układ immunologiczny, żeby go zmobilizować przeciwko patogenowi i twierdzi, że wszystko wie na ten temat, jak ta szczepionka dla organizmu zadziała. A ja się pytam, a czy są jakieś badania, które mówią, jak ci, którzy dostali szczepionkę, mają się z ryzykiem na przykład stwardnienia rozsianego w późniejszym okresie życia, albo innej choroby, albo raka tego czy tamtego, niezwiązanego wcale z tym patogenem, dlatego że my ingerujemy w bardzo złożony układ, którego nie rozumiemy, tak, tą szczepionką. I to, że my go pobudzamy przeciwko temu patogenowi, no to fajnie, tylko czy my mamy dane dotyczące tego, jak to zmieniło odpowiedź na inne choroby, jak na choroby neurodegeneracyjne? Nie, na to się nie patrzy, ale potem jest, zaszczepmy wszystkich, tak? Tak samo jak obejmijmy promieniowaniem elektromagnetycznym wszystkich i wtedy już nie ma grupy kontrolnej. A jak nie ma grupy kontrolnej, to co my porównujemy? My porównujemy tych, którzy byli narażeni od tych, którzy byli narażeni. To co, jaka wiedza z tego płynie? Tak? Ta innowacja, o której ty mówisz, no to mi się śmiać chce już z tej innowacji od kilku dobrych lat, dlatego że to nie jest żadna innowacja, tylko chodzi o to, żeby znaleźć nowy sposób na trzaskanie pieniędzy, tak? Bo tak naprawdę to na tym polega innowacja dopuszczalna w tym systemie, to znaczy, że coś jest interesujące, ciekawe i innowacyjne wtedy, kiedy pozwala na czymś najlepiej już znanym albo dopiero wymyślonym zarobić więcej pieniędzy. Tak? I to jest nazywane innowacją, ale jeśli już ktoś się łamie jakby reguły, dogmy naukowej czy gospodarczej w danym momencie, to już nie jest innowacja, to jest po prostu odczepieniec, to wyznaje płaską ziemię, jest wyznawcą, tak teraz tych antyszczepionkowców, zresztą często zasłużenie, bo ta dyskusja szczepionkowa w ogóle po obu stronach jest na takim poziomie, że to w ogóle jest żałosne, ale to nawet nie o to chodzi, ona już w ogóle jest... Ona w ogóle już jest niedopuszczalna w tej chwili, tak? To znaczy już w ogóle nie ma w tej chwili antyszczepionkowców łącznie z ludźmi, którzy nie mają na ten temat zielonego pojęcia, ale są gwiazdami, tak? Pani Olga Tokarczuk też już się wrzuca do jednego worka antyszczepionkowców i tych, którzy myślą o płaskiej ziemi i uważa dyskusję za zamkniętą, tak? Także już w ogóle nie można rozmawiać o szczepieniach, bo wszyscy mają być zaszczepieni, no i teraz tylko łykniemy za chwilkę wszyscy szczepionkę, która nie będzie przetestowana na koronawirusa, bo nas policja doprowadzi siłą, tak? Także jesteśmy mniej więcej w tym miejscu, w którym to, co się mówi o innowacji, to w ogóle nie ma nic wspólnego z realną innowacją, a to, co się mówi o zastosowaniu pewnych praktyk jakby wszędzie na wszystkich, zaprzecza jakiemukolwiek naukowemu podejściu, jakiejkolwiek naukowej metodzie, bo to oznacza, że odbieramy sobie szansę na to, żeby się dowiedzieć, co by było gdyby. Tak? Po prostu odbieramy sobie szansę. A wracając do Szwecji, to co tam faktycznie w rzeczywistości się dzieje? No, ja mogę bazować tylko na tych informacjach, które napływają i staram się je na bieżąco jakby przyswajać ze źródeł krajowych i zagranicznych. No, to co się dzieje, to chyba w takich najprostszych słowach podjęto decyzję, że zamykanie wszystkiego, tak, zamykanie ludzi w domach i tak dalej, nie jest najlepszym sposobem radzenia sobie z tą infekcją i odpowiedzialnie po prostu poinstruowano ludzi, co będziemy robić i te ograniczenia są stosunkowo małe. Oczywiście unika się większych grup, tak, powyżej 50 osób, odwołane są koncerty czy tego rodzaju masowe imprezy, natomiast dzieciaki w szkołach podstawowych i do przedszkoli chodzą normalnie, tak, bez problemu. Uczelnie chyba tam niektóre zostały wyłączone, ile dobrze pamiętam, tu się mogę mylić. W każdym razie jest to niewielkie ograniczenie w stosunku do tego, natomiast ludzie w przestrzeni publicznej mogą się normalnie poruszać bez żadnych ograniczeń,
uznano nawet, że jazda na rowerze jest bardziej zalecana niż chodzenie piechotą, tak, co wydaje się racjonalne, tak, bo zarażenie jest mniej. U nas całkiem odwrotnie, u nas rowerzysta w Krakowie dostał 12 tysięcy złotych mandatu, zamknięto wszystkie wypożyczalnie rowerów, także no, mamy tutaj wyraźne kontrowersje, tak, ale i mamy społeczeństwo, które odpowiedzialnie podejmuje taką decyzję, że poradzimy sobie z tym, izoluje się oprócz tego w domach, czyli poddaje, no może nie takiej kwarantannie, ale radzi się i wspomaga osoby starsze, tak, po to, żeby jakby nie miały aż takiego dużego kontaktu jakby, i tyle, reszta rzeczy jest w gestii jakby obywateli, do tego mogą się zastosować, mogą mniej. Jeden z Polaków piszący, mieszkający w Szwecji, piszący dla gazet i tak dalej, się wypowiadał, chyba był jego artykuł w Neonecie, ale potem też w Newsweeku. On opowiada, jak ta kultura w ogóle wygląda, jak to jest. Pytają się go, czy w tej chwili Szwedzi noszą maseczki, tak? On mówi, że generalnie maseczek jest mniej niż jakieś 3-4 miesiące temu na ulicach, dlatego że wtedy było jeszcze w Szwecji dużo studentów z Chin i z Japonii i oni nosili maseczki. Także takie to trochę komiczne dla nas dzisiaj paradoksalne rzeczy i oczywiście monitorują, tak, mają tam chyba w tej chwili ponad 1000 zgonów z powodu koronawirusa, natomiast nie zupełnie inna jakby podejście, tak, podejście takie, że my i tak będziemy musieli wykształcić w społeczeństwie odporność na to, jeżeli, czyli innymi słowy, jedna droga jest taka, że próbujemy wszystkich izolować, tak, bardzo mocno i bardzo restrykcyjnie od wszystkiego. Tylko to jest droga taka jak mniej więcej w takim czystym wychowaniu dzieci, tak? Nie wystawiamy ich na nic, na żaden brudek, niech się nie ubrudzą i tak dalej. Tylko potem się okazuje, że mają alergię, bo ich układ immunologiczny nie był właściwie stymulowany, tak? I mamy mnóstwo problemów różnych, między innymi z tego powodu. A teraz tutaj w przypadku epidemii, która w jakimś tam sensie zagraża zdrowiu i życiu społeczeństwa, mamy takie pytanie, no jeżeli wszystkich wyizolujemy, to faktycznie tą krzywą na początek stłumimy, tak? To znaczy ilość zakażeń w czasie, bo to jest ważne, nie kumulacyjna, tylko w czasie, się zmniejszy, w związku z tym służba zdrowia być może wydoli. I na początek jakby epidemii, jeśli ona faktycznie jest duża, to może być podejście, które kupi nam czas, tak? Dopóki nie wiemy, jak działać. Więc ono może być jakby sensowne na samym początku, pod warunkiem, że my wiemy, czego szukamy, jakich odpowiedzi szukamy, albo chcemy przynajmniej zbadać, jaka jest szybkość rozprzestrzeniania się tej epidemii, na przykład w danej społeczności, dlatego że prawdę mówiąc, wzorzec jest kompletnie inny w różnych miejscach na świecie i nie do końca ktokolwiek wie z wirusologów i z naukowców, dlaczego tak jest, dlatego są takie potężne różnice, tak? Pomimo tego, że działania są całkiem różne. I to samo jest tutaj w Szwecji. Oni doszli do wniosku, zresztą kierowani przez specjalistę, który miał do czynienia z SARS i z wieloma epidemiami wcześniej, który jest ekspertem, jakby, który rząd się do tego nie wtrąca w ogóle, tak? To on jakby rozmawia z ludźmi i dyskutuje i wydaje zalecenia, czym to mają bardziej formę zaleceń niż nakazów. A ludzie to rozumieją, dyskutują, owszem, były głosy również, czy to będzie bezpieczne i tak dalej, ale wspólnie uzgadniają, że decydują się iść tą strategią. No ja bym sobie życzył czegoś takiego w tym kraju, ale no widać, wydaje mi się, że to nie tyle rządzący, ile społeczeństwo do tego na razie nie dojrzało, tak, żeby w ten sposób rządzących wybrać najpierw, a potem w ten sposób postępować, tak, także... No właśnie, jak słuchałem jakiś czas temu lekarza, który wrócił z Włoch, Polaka, który tam pojechał, żeby pomagać włoskim lekarzom, wrócił i pisze raport dla rządu z tego, co zaobserwował, to ten lekarz mówił, że szwedzki model nie jest możliwy, ponieważ w Polsce, ponieważ tam jest inne społeczeństwo zdyscyplinowane, a u nas jest jak jest. Znaczy, ja bym nie użył tej dyscypliny jako rozróżnienia, ale zgadzam się co do tego. Popatrzmy też jeszcze na trochę inne czynniki, bo żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą. A każde państwo powinno się przyjrzeć jakby metodom, zależnie od tego, jakich ma obywateli, ale jakie ma też inne jakby istotne czynniki dla rozwoju epidemiologicznego. Szwecja jest krajem o stosunkowo małym zaludnieniu.
Tak? Tak. Co oznacza, że tam jest bodajże 24 osoby na kilometr kwadratowy, jeśli dobrze pamiętam, ale mogę się mylić, więc nie przywiązujmy się do tej danej. W każdym razie jest to wielokrotnie mniej niż na przykład w Danii, tak? Na pewno dużo mniej niż w Polsce. I to w przypadku epidemii na pewno pomaga. Tak, to jest czynnik, który zdecydowanie minimalizuje jakby liczbę kontaktów. Nie mamy dużych aglomeracji, nie mamy tego typu rzeczy, więc to jest jakby czynnik, który jest na ich korzyść. I teraz decyzje podejmowane na terenach o małym zaludnieniu, no niekoniecznie muszą być takie same, tak? Mogą być inne, dlatego że inna będzie dynamika epidemii, tak? W związku z czym niektóre rzeczy można adoptować do tego w taki sposób, żeby nie tworzyć też prawa, które jest nadmiarowe, tak? Ja podam przykład. W Polsce uważam, że w wielu przypadkach jest absolutnie nadmiarowe to, żeby zabronić ludziom wychodzić na zewnątrz, tak? A szczególnie korzystać z lasów, tak, czy parków. Przy zachowaniu odległości pomiędzy nimi nie widzę powodu, jakby najmniejszego, żeby to miało cokolwiek zagrażać w epidemii, a jednocześnie wyłączamy ludziom dostęp do światła słonecznego i naturalnego środowiska, które są kluczowe dla układu immunologicznego. I to jest 100 tysięcy badań, już nie mówiąc o takich prostych rzeczach, które w ogóle nie są brane pod uwagę w tej chwili w dyskursie publicznym, jak nauka, która się nazywa psychoneuroimmunologia, która mówi o tym, jak immunologia zależy od stanu psychiki, która mówi o tym, jak na immunologię wpływa strach, która mówi, jak na immunologię wpływa przygnębienie, jak wpływa stres związany z niemożnością opuszczenia mieszkania i nieprzebywania w środowisku naturalnym, uprawiania sportów. Tak? Jeżeli naukę psychoneuroimmunologii wyrzucimy do śmieci, no to w tym momencie nam się wydaje, że po prostu Polacy zniosą wszystko i że nie ma znaczenia, czy będą mogli wyjść i pobiegać, bo to jest groźne. Tak? Ja pytam, w jaki sposób? Bo teraz się okazuje, że za chwilę będziemy chcieli odmrażać, tak, i jak założymy maski, to już będzie wszystko w porządku. Czemu nie mogliśmy tych masek założyć wcześniej i być w lesie? Tak? To jest ważne pytanie, którego nikt nie zadaje. Nie wiem, czy jeszcze masek brakowało i wtedy nie można było mówić o maskach, czy jaki był inny polityczny cel, bo racjonalnego naprawdę nie widzę. Tak? To jest jakiś absolutny wymysł, który jest po prostu totalnie jednostronnym myśleniem, że amerykańskim typowo, im mocniej, tym lepiej, tak? To znaczy, że im mocniej zablokujemy ludzi w domach, im bardziej, większe nakazy damy, im więcej zakazów, tym będzie lepiej z epidemią. No, do pewnego momentu to może przynieść efekt, tylko pytanie brzmi, a co będzie z odpornością i rozprzestrzenianiem się wirusa, jak my w końcu wyjdziemy na te ulice i do tych lasów, tak? Bo kiedyś będzie to musiało nastąpić. I wtedy dopiero możemy się zmierzyć z nowym jakby otwarciem w epidemii. No może będziemy trochę lepiej przygotowani, bo już będziemy mieli maski, bo już naprodukowaliśmy żeli, bo już się nauczyliśmy nie zbliżać do siebie i tak dalej, więc może w tym jest jakiś sens. Ale Szwecja pokazuje, że ich wyniki, jeśli chodzi o śmiertelność i liczbę zakażeń, nie są praktycznie, jeżeli w jakąś taką średnią próbujemy zobaczyć z różnych krajów, nie są w niczym przerażającym w kontekście tego, co się dzieje gdzie indziej, a jednocześnie cała społeczność normalnie funkcjonuje, funkcjonują zakłady pracy, funkcjonuje normalne relacje społeczne, funkcjonuje aktywność sportowa, tak, aktywność obywatelska, wszystko działa, tak, na troszkę z zachowaniem pewnych kwestii bezpieczeństwa i okazuje się, że w ten sposób można przejść epidemię i na pewno szybciej Szwedzi zbudują odporność, tak, na tą epidemię naturalną, nie czekając na szczepionkę od WHO czy Billa Gatesa czy innego producenta, tylko naturalną i nie będą potrzebowali tych wszystkich dodatkowych nakazów czy innych rzeczy. I okazuje się, że są przykładem, w którym, ja nie mówię, że nie ma innych czynników, to warto analizować, ale są przykładem, w którym można to zrobić. Czy mogę powiedzieć, że w Polsce by się tego nie dało zrobić, bo ludzie są za mało odpowiedzialni i nic nie zrobią? Nie jestem pewien, dlatego że to, co pokazuje się w Polsce w tej chwili przez te tygodnie ostatnie, ludzie są bardzo podporządkowani tym przepisom. Naprawdę sobie radzą. Maseczki szyją po domach, tak, uruchamia się ta taka, jeszcze ciągle nie zanikła do końca w narodzie, taka samodzielność, tak, w której po prostu radzimy sobie z tymi rzeczami.
to naprawdę nie wygląda tak, że tutaj po prostu od razu byłby zamęt i trzeba tych ludzi, nie wiem, za mordę mocno złapać i kazać im po prostu siedzieć w miejscu, żeby się nie ruszali. Ale no, różne zdania mogą być na ten temat. Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Może też jest tak, że te środki, które dzisiaj rządzący wprowadzają, zalecają jako obowiązkowe, też odzwierciedlają ich stan umysłu, ciała, ducha. Bo tak sobie ostatnio pomyślałem, że trudno, żeby ktoś zalecał ruch w takich przypadkach i doceniał czy podkreślał ten wątek wpływu słońca, o którym mówisz, na system immunologiczny, jeżeli on na co dzień do tego nie przykłada wagi, nie rusza się, czy no w ogóle tego nie rozumie, tak? Tak, nie rozumie. A mi się w ogóle podoba to sformułowanie, które powiedziałeś, bo ono jest takie ładne w tej naszej rzeczywistości, takie zgrabne. Zaleca jako obowiązkowe, to mi się bardzo podoba. To właśnie tak to wygląda, tak? Czyli krótko mówiąc, zniewala nas zakazami, które niekoniecznie rozumiemy. I to jest chyba ta różnica pomiędzy tym, co się dzieje w Szwecji, że tam jest możliwy sensowny, merytoryczny dialog społeczny i z niego wynika zrozumienie, dlaczego my tak robimy i podjęcie decyzji, że będziemy to tak robić i kontynuować, i pewien konsensus społeczny wypracowany na to, że tak będziemy z tym próbowali robić. I to jest o tyle dobre, czy o tyle jest to właściwa ścieżka, że nawet jeżeli by się im nie udało, czy noga by się powinęła i okazało się, że ta strategia gdzieś nie przynosi założonych rezultatów, to można znowu wrócić do stołu i powiedzieć, dobra, musimy zmienić to, tak? I zgodzić się na nową wersję, która znowu jest pewnym konsensusem społecznym. Przecież my nie mamy odpowiedzi na wszystko. Czasami musimy podjąć działania, a wydaje się w najlepszym możliwym kierunku i najbardziej optymalne, ale potem mieć możliwość ich zmienić. To, co się natomiast dzieje w jakimś sensie u nas, ale pewnie nie tylko u nas, przypuszczam, że w wielu krajach, to jest takie podejście, że jest parę osób, tak, którym wydaje się, że wiedzą, jak tym należy pokierować i czy tam są jakby polityczne tylko cele, czy inne, a jeszcze tam się ewentualnie zapytają jakichś ekspertów albo kogoś, kto może ma trochę więcej wiedzy w zakresie epidemii, i oni wymyślają, jak ma być, a reszta ma się dostosować. Nie ma czegoś takiego jak jakikolwiek przestrzeń na dialog społeczny i na wypracowanie rozwiązań, które będą zrozumiałe dla ludzi, dlatego że to nie jest kwestia, że tak ma być. Kwestia jest, dlaczego tak wybieramy. Okay? Dlaczego tak wybieramy? Dlaczego wcześniej potrzebujemy podyskutować, ale tej przestrzeni nie ma i nie ma już od dawna w kraju. I na dyskusje w sprawach elektromagnetycznych, że znowu do nich wrócę, pokazują to samo. Tak zwane konsultacje społeczne są farsą, w której po prostu, no to wy se pogadajcie, zrobimy wam jakieś forum, to wy se tu pogadacie, a potem i tak zrobimy to, co zrobimy, tak? I tyle, no. To przypomina Gierka, tak? Ja jeszcze miałem okazję w tamtych czasach funkcjonować i wtedy też były tak zwane konsultacje społeczne. Wprowadzono, tak? I wprowadzono te konsultacje i wszyscy o nich mówili, że to taka fantastyczna rzecz, że będziemy się społeczeństwa pytać, tak? I tam wtedy powstał taki dowcip, tak? Jak to Kowalski przychodzi do sąsiada i mówi: sąsiedzie, ja panu nasram na wycieraczkę. Tamten mówi: co ty, no zwariowałeś, Nowak, no po prostu co ci odbiło, pijany jesteś czy coś. No dobra, tamten poszedł. Przychodzi drugi raz i znowu: sąsiedzie, ja nasram panu na wycieraczkę. No a ten znowu mówi: no nie, coś się z tobą dzieje, może ci trzeba pomóc, chodź, wejdź, powiedz, co jest, co greje. No jakoś tam pogadali. W końcu wychodzi Kowalski, patrzy, jest nasrany na wycierasce i mówi, co jest? Wali pięściami do tego drugiego. Tamten wychodzi przez drzwi zdziwiony i mówi, przecież konsultowałem.
No tak, tak. To takie konsultacje, które dość często też faktycznie sam doświadczam przy różnego rodzaju kampaniach obywatelskich. A wracając do Szwecji, czytam teraz serwisy i patrzę, że główny epidemiolog Szwecji, nie sądzę, by COVID-19 kiedykolwiek zniknął. To podczas debaty wirtualnej dyskusji amerykańskiego think tanku General Marshall Fund. I jeszcze coś takiego. Wciąż nie jest jasne, jaka jest śmiertelność wirusa i czy rzeczywiście jest ona wyższa od wirusa grypy. Rozumiem, no, oczywiście, to absolutnie nie jest jasne. Człowiek. Tak, kwestia, to jest chyba nazwisko. Tachnel, tak. Jest kwestia, nad którą będziemy debatować latami. Ja rozumiem, że to jest ten człowiek, który właściwie jest mózgiem strategicznym zachowań państwa szwedzkiego. Tak, i on jest, nie ma żadnej funkcji w rządzie, żebyśmy mieli jasność. Tak, to pokazuje jakość polityki i zupełnie inny sposób myślenia, podchodzenia do dbania o rację stanu. Dokładnie, tak, tylko pamiętajmy też, że w tak zwanych demokracjach, tak, których wydaje nam się, że żyjemy, chociaż one są często dosyć różne, pamiętajmy o tym, że ten układ polityczny, który jest i polityczny, i społeczny, tak, czyli to, kto się zajmuje taką epidemią i komu jest to jakby oddane w zarządzanie i w jaki sposób buduje tą relację ze społeczeństwem, na jakim autorytecie jest to oparte, to wszystko jest efektem wielu lat jakby dochodzenia do tego i wyborów również politycznych jakby społeczeństwa, tak? Czyli innymi słowy, jak ktoś chce zmienić to dzisiaj, tak, jakby w Polsce na przykład, żebyśmy ten model mieli przynajmniej bardziej otwarty na dyskurs społeczny, tak, na dyskusję i tłumaczenie czy przekonywanie się, tak, w oparciu o pewne fakty, powody i też akceptację dla niekonwencjonalnych podejść, ale niekoniecznie niekonwencjonalnych, to znaczy takich, których być może inni nie próbują, ale po to, żebyśmy o nich podyskutowali i tak dalej i ewentualnie wdrożyli, to jeżeli chcemy czegoś takiego, to musimy od czegoś zacząć, tak, i pamiętajmy, że to nie jest tak, że możemy zrzucić wszystko w tej chwili na to, jak rząd coś robi w Polsce, bo myśmy sobie ten rząd wybrali. Mówimyśmy w tej chwili jako obywatele tego kraju, tak? I jest pytanie, czy my się uczymy w tym procesie, bo to jest dla mnie ważne pytanie. Czy my się w tym procesie uczymy, bo wiele mi pokazuje w ostatnich latach, że my w tym procesie się jako społeczeństwo nie uczymy, czyli innymi słowy, ja mam takie pytanie i zadaję je sobie bardzo często z dużym smutkiem, czy my w ogóle chcemy się uczyć jako społeczeństwo? Bo coraz bardziej wydaje mi się, że rozrywka i tak zwany rozwój gospodarczy, czyli jakby po prostu konsumpcja, tak, dóbr i namnażanie pieniądza oraz rozrywka są, wydaje się, coraz bardziej wystarczającym powodem dla wielu Polaków, wystarczającą jakby treścią życia, tak, i jest pytanie, czy w ogóle ten dyskurs społeczny, czy my jesteśmy nim zainteresowani, czy my chcemy to robić, bo to oznacza poświęcenie czasu, wysiłek pewien i tak dalej, tak, także ja mam takie, ostatnio zacząłem myśleć o tym, jaka jest różnica pomiędzy obywatelem, bo tak często używamy tego słowa w nazwie Instytutu, to macie, tak? Instytut Spraw Obywatelskich, pomiędzy obywatelem a konsumentem. Bo wydaje mi się, że Polska nie ma wcale tylu milionów obywateli, jak się to mówi, tylko ma tyle milionów konsumentów, natomiast obywateli ma znacznie mniej. Dlatego, że obywatel to nie każdy konsument, tak? Ja nie mówię, że obywatel nie konsumuje i w tym sensie, jeżeli weźmiemy sobie pewne teorie, nawiązując chociażby do Wilbera i jego teorii holonów, tak? Czyli rozwoju świadomości i poziomu świadomości, no to obywatel zawiera i przekracza konsumenta, to znaczy, że przynajmniej jest świadomy tego, że jest konsumentem i ma jakiś wpływ i sprawczość na to, jest w stanie kierować.
Natomiast konsument chyba nie jest zainteresowany też do końca tym, żeby rozszerzać swoją świadomość, skoro wygoda jakby funkcjonowania w tym byciu konsumentem jest, wygoda i rozrywka zarazem jest jakby wystarczająca. Więc ja pytam, ilu mamy obywateli, tak, w tym kraju, a ilu konsumentów te patrząc i nie o to mi chodzi, żeby kogoś obrażać, tylko chodzi mi o to, żebyśmy spojrzeli na to, czy my w ogóle jako społeczeństwo chcemy się uczyć, bo ta decyzja, że chcemy, oznacza też wzięcie odpowiedzialności za to, że będziemy się rozwijać, a odpowiedzialność jest też drugą stroną wolności, tak? I my dzisiaj schodzimy do właśnie takiej, bardzo często do takiego mega konsumpcyjnego błędu, tak? Na zasadzie ja się wzburzam strasznie, co to wzburzenie straszne oznacza najczęściej pisanie rzeczy na Twitterze i w internecie, tak? I nagrywanie filmików albo czegoś tam. Czyli się wzburzyłem, to zademonstruję to po prostu pisząc coś tam, ciętą ripostę na coś albo jakąś wypowiedź, to jest wszystko, co robię. Wzburzyłem się, że mi się zabiera jakąś wolność, tak? Taką czy inną. Ale jest pytanie, czy ja jestem gotowy wziąć odpowiedzialność za to, jak doszło do tego, że mi się tę wolność zabiera i uruchomić jakiś wpływ na to, żeby to zmieniać, tak? I tutaj odpowiedź nie zawsze jest taka oczywista, bo to wzburzenie, szczególnie takie powierzchniowe na zasadzie, że to napiszę komentarz, tak? Pod postem, tak? Albo cokolwiek takiego, i ale tu przyładowałem, tak? I potem jest jeszcze rzesza followersów, którzy po prostu czytają te komentarze innych znanych ludzi i się zachwycają, co oni napisali, często nie mając własnych przemyśleń ani własnego zdania na ten temat, podczepiają się do którejś opcji, no bo żeby mieć przemyślenia i własne zdanie, to trzeba poświęcić czas, czasem się trzeba doedukować, coś przeczytać, coś zrozumieć, a to szkoda czasu, tak? Zresztą myślenie interesom przeszkadza, jak to w jakimś filmie usłyszałem i uważam, że to jest strasznie trafne. Tak, to wracając jakby jeszcze do Szwecji, to jakby mówiłeś o tej odpowiedzialności uczeniu się społeczeństwa i rządzących na, nie wiem, własnych błędach, to tak mi się skojarzyło, że to też była taka głośna sprawa, że Szwecja przepraszała obywateli za szczepienia przeciw świńskiej grypie w 2009 roku. No właśnie, więc to nie jest, to co dzisiaj się tam dzieje, to nie jest początek, tak? To nie jest początek takiego ich funkcjonowania, bo jeżeli byli w stanie przeprosić, tak, w 2009 roku społeczeństwo, to znaczy, że byli w stanie przyznać, że myliliśmy się co do tego i chcemy wam powiedzieć, że się myliliśmy i w związku z tym uczmy się wspólnie z tego, tak? I to prawdopodobnie ten klocek, no to zresztą jakby psychologicznie bardzo, bardzo jasno i edukacyjnie jasno się układa, ten klocek był pewnie podwaliną bardzo mocną do tej dyskusji społecznej, która się teraz działa i do decyzji, które podjęli, tak? Tak. Także no to tak jest, to wszystko się składa na to i dlatego to nie jest tak, że jesteśmy w stanie podejmować dobre decyzje od jakiegoś magicznego momentu, w którym zdecydowaliśmy, że będziemy podejmować dobre. My się musimy chcieć tego nauczyć, tak? A żeby się nauczyć, trzeba mieć otwartość na popełnianie błędów, ale trzeba też mieć przestrzeń na dyskusję i wypracowywanie możliwie najlepszych rozwiązań. I uzgodnienie tego, że one nie są doskonałe i uzgodnienie tego, że jeżeli nie będą działały, to zmienimy je, tak? I uzgodnienie też kryteriów, po jakich będziemy poznawać, czy one działają, czy nie, bo te kryteria możemy uzgodnić wcześniej i zgodzić się na to, że jeżeli na przykład zgadzamy się na jakąś zmianę w ustawie tej czy tamtej i decydujemy, że będziemy się przyglądać kilku istotnym kryteriom, jeżeli na przykład za 2 lata te działania tej ustawy, te kryteria nie są spełnione, to siadamy i staramy się wymyśleć lepszą, tak? Ale u nas się to odbywa kompletnie inaczej. U nas po prostu jest coś przepychane, dopychane kolanem po to, żeby zostało na stałe i żeby potem tego nie zmieniać, a jak się potem zmienia, to tylko przy jakiejś okazji, jakiejś właśnie, tak jak teraz, cała kwestia epidemii koronawirusa, jeśli ją tak nazwijmy, stała się okazją do wielu rzeczy, do przepchnięcia wielu ustaw, tak chociażby do produkcji przez Ministerstwo Cyfryzacji kolejnych aplikacji, które mają nas trzymać w kagańcu, tak, inwigilacji i za chwilę nie dostaniemy papu ani pitu, jak nie będziemy mieli zielonego fikołka na smartfonie.
to nas nie wpuszczą do restauracji i pozamiatane, tak? I nawet w tym smartfonie będziemy musieli go mieć ciągle włączone Wi-Fi i Bluetooth, bo to na Bluetoothie działa, to jakby sprawdza, czy jesteśmy blisko innych osób. Czyli nie będziemy mogli wyłączyć promieniowania elektromagnetycznego w tych komórkach, bo przecież będziemy musieli być cały czas podłączeni. Jaki to będzie wspaniały znowu argument dla Ministerstwa Cyfryzacji, że trzeba rozwijać sieć 5G. Tak? Także no... Im bardziej jesteśmy konsumentami tylko i wyłącznie, tym bardziej stajemy się niewolnikami po prostu rządu czy władzy, jakiejkolwiek by ona nie była, czy ona się zwie demokratyczna, czy się nie zwie demokratyczna, to jest w tym momencie wtórne, bo demokracja konsumentów niestety zakłada, że mniejszość obywateli jest gdzieś zgubiona i nie ma szansy na decydowanie. Tak? Takie są znamiona demokracji. Więc ta demokracja sama w sobie niewiele gwarantuje, jeżeli po prostu będziemy mieli mało obywateli. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na www.instytutsprawobywatelskich.pl.